Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, na początku muszę się zwierzyć Państwu, że w zasadzie lubię występować na samym końcu. Z kilku powodów. Jeden powód jest taki, że na sali zostają najbardziej zainteresowane osoby tematyką, a drugi powód jest taki, że mogę sobie jakby dowolnie regulować czasem. Nie muszę się bać, że przesadzę w jedną stronę, że ktoś czeka na kolejne wystąpienie. Z drugiej strony mogę skończyć wcześniej i wtedy wszyscy się cieszymy, że jest więcej czasu pokonferencyjnego. No więc żeby nie przesadzić w tą pierwszą stronę, czyli no, przedłużenia, to przejdźmy do rzeczy. A do rzeczy o bezpośrednim przekazie wiedzy jako iluzji dydaktycznej. Proszę Państwa, tego typu spotkania jak tutaj, tylko nie w takich formach, może trzydniowej, takiej dużej formy, dzieją się coraz częściej na mapie naszego kraju, ale to jest dobry sygnał do tego, że nauczyciele po prostu zauważają, że trzeba by coś zmienić, że ta forma nauczania, uczenia się, którą posługujemy się od lat, ona w wielu sytuacjach napotyka już na jakiś mur, że w pewnym momencie spotykamy się z takimi sytuacjami, które po prostu uderzamy głową w taki mur i jakby nie możemy przejść dalej. I są sytuacje, czy są ta wiedza, która się teraz od początku, nowa wiedza neurobiologiczna pojawia, może dać nam pewne rozwiązania do tego. No gdybyśmy sobie zaczęli, bo o to nam chodzi, żeby poszukiwać źródeł problemów i żeby te źródła problemów znajdować rozwiązania na przykład na takich spotkaniach. Gdybyśmy sobie tak zaczęli szukać, lokalizować źródeł problemów, to tradycyjnie by nam pewnie wyszło trzy takie główne kategorie. No byśmy mogli powiedzieć uczeń, nauczyciel, druga kategoria i trzecia proces dydaktyczny, jako proces dydaktyczny. I tradycyjnie, gdyby zapytać uczniów, gdzie widzą źródło problemów dydaktycznych, to wskazaliby nauczycieli, i często vice versa, nauczyciele by wskazali pewnie uczniów jako te źródła problemów dydaktycznych. Czy tak jest, proszę Państwa, spróbujmy się przyjrzeć temu, czy tak jest. Taki świetny cytat, który znalazłem, który pasuje bardzo do podejmowanej tematyki. Profesor Spitzer w jednej ze swoich książek powiedział coś takiego. Uczniowie nie są głupi, nauczyciele nie są leniwi, a nasze szkoły nie są do niczego. Ale dodał jeszcze coś takiego. Ale od jakiegoś czasu wszyscy podejrzewamy, że coś jest nie tak. No właśnie, czy to coś jest nie tak? Czy koniecznie trzeba szukać tego czegoś nie tak po stronie uczniów albo po stronie nauczycieli, czy może po stronie tego procesu, który się dzieje? Ale gdybyśmy zajrzeli głębiej sobie w ten problem, to okazałoby się, że źródłem problemu może być zupełnie coś podstawowego, co uczniowie, nauczyciele i ten proces jest tylko pewną emanacją tego głównego problemu, a problem ten zaczynamy coraz lepiej rozumieć dzięki właśnie rozwojowi neuronauk, neurobiologii w ten sposób. Czyli można podejrzewać, że nasze niesłabe zrozumienie mechanizmów działania mózgu, ogólne słabsze zrozumienie działania rzeczywistości może nam generować od podstaw wiele problemów, za które my niby obarczamy siebie, możemy obarczać siebie nawzajem, nie? Nauczyciel, ucznia, uczeń, nauczyciela. I no, nie ma co ukrywać, proszę Państwa, no dlaczego tak może być? No fundamenty dydaktyki, którą znamy, fundamenty dydaktyki powstawały w zupełnie innych okolicznościach przyrody, która nas otaczała, w zupełnie innych, były to zupełnie inne potrzeby uczniów, zupełnie inne rozumienie człowieka jako człowieka, a już o rozumieniu mechanizmów działania mózgu to już zupełnie nic nie wiedziano w tamtym czasie, a zręby tej dydaktyki, one często pokutują nam do dzisiaj. Gdybyśmy tak się przyjrzeli, jak układamy ten swój proces dydaktyczny, to pewnie do dzisiaj byśmy znaleźli pewne rzeczy, które stosowano w XVIII, XIX, XX wieku, wchodzimy w XXI i czasami weszliśmy i czasami możemy zobaczyć, że tam no, również obecnie tak to wygląda.
Więc ja bym chciał wspólnie z Państwem dzisiaj przyjrzeć się i zdemaskować pewną iluzję, której wszyscy ulegamy. Jak jeden. Wszyscy. Ale proszę Państwa, nie mamy wyjścia, bo to jest taka iluzja, która towarzyszy nam przez całe życie. To jest bardzo silna iluzja, której dopiero zaczynamy ją rozumieć od pewnego momentu, na czym polega ta iluzja. Może nam rodzić wiele, wiele problemów. O jakiej iluzji ja mówię? Ja jeszcze pokażę tylko niektóre portrety pamięciowe iluzjonisty, który jest odpowiedzialny za tą iluzję. Jest to iluzjonista najlepszy z możliwych na świecie, który nie śpi przez 24 godziny na dobę, który nie przerywa swojego występu ani na sekundę w żadnym momencie naszego życia. To jest portret pamięciowy tego iluzjonisty, który nam może robić takie psikusy, a my jako nauczyciele możemy przekładać to nieświadomie zupełnie na relacje i na proces nauczania, uczenia się. O jakiej iluzji mówimy? O iluzji dającej nam poczucie bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością. To może tak brzmi teraz, no o co chodzi, no. Iluzje, poczucie bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością. Ale proszę Państwa, weźmy sobie takie przykłady. Jeżeli siedzicie tak, jak siedzicie już od kilku godzin, to na pewnej części ciała, to na styku tej części ciała czujecie pewne doznania. Jesteście 100% przekonani, że te wrażenia, które powstają podczas tej czynności, w tejże części ciała pochodzą właśnie stamtąd. Kiedy trzymacie Państwo długopis w dłoni i doświadczacie tego wrażenia, które powstaje, jesteście na 100% przekonani, że to powstaje w palcach. Kiedy słyszycie, jak ktoś do Was mówi i tak dalej, jesteśmy przekonani, że to wszystko dzieje się w uchu. Kiedy czujemy pewne zapachy, jesteśmy przekonani, że za to jest odpowiedzialny nos. I kiedy wreszcie patrzymy na otaczający nas świat, jesteśmy na 100% przekonani, że to wszystko dzieje się w oku. No, gdyby tak było, proszę Państwa, tak do końca, tak jak mówimy, to co to by oznaczało? Że to, co jest na zewnątrz nas, że tam jest gotowa rzeczywistość. Że my obserwujemy to wszystko, patrzymy na to, jakbyśmy oglądali film w kinie, jakbyśmy oglądali film w telewizji. Że ta rzeczywistość poza nami to jest to wszystko, co już jest zbudowane, a my tylko rejestrujemy, jak kamera rejestruje w tej chwili to nagranie i przesyła gdzieś tam dalej. Myślimy, że oko to jest taka kamera, że ucho to jest taki mikrofon, ale w tej wersji wydarzeń, proszę Państwa, w takim razie mózg jest nam prawie niepotrzebny. Dlaczego? Ewentualnie mózgowi możemy przypisać wtedy rolę dysku twardego. No bo jeżeli my zarejestrujemy coś z zewnątrz gotowego, czy dźwięk, czy obraz, czy cokolwiek innego, to w takim razie po co nam jest mózg? Przecież wystarczy, no ewentualnie, żeby zapisał to, co my widzimy, na zewnątrz. A tak do końca, proszę Państwa, nie jest, bo jesteśmy jako istoty żywe osadzeni w pewnych warunkach rzeczywistości, mamy do dyspozycji pewnego rodzaju zmysły, mamy do dyspozycji mózgowie i mechanizmy tego mózgowia, które pozwalają nam tak, a nie inaczej funkcjonować w tej naszej rzeczywistości. Takie przełożenie, takie właśnie myślenie, że mamy poczucie bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością, może nam dawać niedobrą, nieciekawą sytuację w dydaktyce, ponieważ możemy uważać, może powstać taka iluzja dydaktyczna, że i przekonanie o możliwości bezpośredniego przekazu wiedzy od nauczyciela do ucznia. No tak jak obserwujemy świat na zewnątrz i zapisujemy na twardym dysku, w taki sam sposób w przełożeniu na dydaktykę mogę uważać, że to, co ja wyrzucę z siebie, to ten gotowy obraz zostanie zapisany po tej drugiej stronie. I to może nam rodzić wiele, wiele problemów dydaktycznych. My będziemy je rozpoznawać jako coś innego i winę znajdować po stronie tego drugiego podmiotu, nauczyciel u uczniów, uczeń u nauczycieli. Natomiast sedno może tkwić dużo głębiej w mechanizmach działania naszego mózgu. Jak to się przejawia, proszę Państwa, w praktyce?
no, objawia się jednokierunkową transmisją właśnie od nauczyciela do ucznia, kiedy w zasadzie uczeń odgrywa taką rolę statysty. Nie? To powstaje wtedy taki mit, którego się trzymamy, mit bezpośredniego przekazu. Nie? Tak na obrazkach można sobie w ten sposób to odwzorować, że z zewnątrz chcemy przelać tą wiedzę do wewnątrz, do ucznia. Nie? W high quality, high definition najlepiej przerzucamy to, a za tydzień, za dwa, za trzy byśmy chcieli, żeby to, co przerzuciliśmy tak fajnie na ten twardy dysk, żeby to po miesiącu, po dwóch tygodniach, czy nie, ile tam chcemy, żeby zostało pięknie play i mamy odtworzone to wszystko, co chcieliśmy zapisać. No okazuje się, że to jest niemożliwe, że tak rzeczywistość, proszę Państwa, nie działa. Wtedy powstają takie myśli w głowach nauczycieli czasami, że posiadamy pewien klucz do umysłów uczniów. Tym kluczem jest to, co to moje metody, te, które myślę, że działają, moje formy i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób otwieram mózg, przekazuję. I tak uczeń, przechodząc z klasy do klasy, kolejny nauczyciel podpina się pod ten mózg i próbuje przekazać w sposób bezpośredni swoją wiedzę, swoje to, co chciałby mu przekazać. Okazuje się, że jeszcze automatycznie myślimy sobie wtedy, że to jest najskuteczniejsze, najprostsze i najszybsze, że w ten sposób uzyskamy, tak jesteśmy przyzwyczajeni, ale może być to wina tej właśnie iluzji bezpośredniego przekazu, że to będzie najskuteczniejszy, najprostszy i najszybszy sposób na pracę z uczniami. No, praktyka, proszę Państwa, pokazuje, że to nie jest najskuteczniejszy, najprostszy, jak nie zna się może innych sposobów, nie wyobraża sobie, że to jest najprostszy sposób, ale efekty, które się później pojawiają po jakimś czasie, no powinny nam coś tam dać do myślenia, że to może jednak nie jest najskuteczniejsze i najszybsze to, co możemy uzyskać. Proszę Państwa, dlaczego nie może tak to działać, że tak po prostu z głowy do głowy, jak z płyty na płytę, bez straty jakości w ogóle zupełnie, nie? I teraz najgorsze jest jeszcze to, że jeżeli przerzucamy coś tak jak z płyty na płytę, to próbujemy oceniać to po tygodniu, dwóch, po miesiącu na podstawie tego, na ile zostało to odwzorowane, jeden do jednego. Jeżeli nie ma czegoś odwzorowanego, tak jak my przekazaliśmy, no to okazuje się, że nie zasługuje ten ktoś na taką, a nie inną ocenę. I to już zupełnie nam robi problem w kontaktach. Ale dlaczego tak nie może być, że z głowy do głowy, jak z płyty, na płytę, ponieważ biologia, fizyka, chemia, czyli rzeczywistość, w której żyjemy, budowa naszych mózgów nie pozwala nam w ten sposób funkcjonować. Dopiero od niedawna zaczynamy, powiedzmy, no, orientować się w tym, że to nie tędy droga. Nie tędy droga, bo natura tak nie działa, więc nasza dydaktyka też nie będzie w ten sposób działać. I proszę Państwa, co nam to może dać? To zdemaskowanie iluzji może nam ułatwić wyrwanie się z silnych i czasami toksycznych objęć tak zwanej, to co mówimy tak ogólnie, dydaktyki transmisyjnej, tej linearnej, statycznej, biernej. Być może, jeżeli lepiej poznamy te mechanizmy i uświadomimy sobie, że to ze strony natury po prostu nie chce tak działać, to być może to pozwoli nam się z tego uwolnić. Ale po kolei, proszę Państwa, żeby zobaczyć, dlaczego tak to nie działa w taki właśnie sposób. No jeżeli weźmiemy sobie ten najwspanialszy narząd, który mamy, chwilę się nad nim tutaj zastanowimy, przypomnimy sobie, że to, no, może niezbyt zachęcająco on wygląda tak, nie? Taka struktura takiej galaretki troszeczkę, takie pofałdowane, jak orzech trochę taki przypominające, ale mieszczące na dzisiaj mieszczące w sobie według obliczeń najnowszych około 86 miliardów neuronów. Państwo wyobrażacie sobie 86 miliardów neuronów i połączenia, które jeden neuron może zrobić nawet do kilku tysięcy, co tam się dzieje w tym mózgu. Prawda jest taka, że tam ciągle wre. Ten nasz mózg cały czas jest w przebudowie i od tego, jak on jest przebudowywany, zależy to, z czym ten mózg się styka na zewnątrz. Takie będzie jego przebudowywanie. Więc tak naprawdę nauczyciel jest trochę takim architektem, który
czy architektem, czy budowniczym, który będzie próbował ten mózg w jakiś sposób przeorganizować cały czas. Proszę Państwa, organ, który odpowiada za wszystko, za każdy nasz ruch, za każdą naszą myśl, za każde nasze uczucie, emocje, wspomnienie, marzenie, odpowiada totalnie za wszystko. Wyrzucając z siebie pewne substancje przekaźnikowe, sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Zmiany w tym przekaźnictwie powodują, że my też się zmieniamy. Zależy to od wielu, wielu, wielu rzeczy. I tak tylko, żeby jeszcze pewną myśl pociągnąć, która będzie potrzebna nam później. Proszę Państwa, nasz mózg, on nie był od zawsze taki sam przecież. To nie było tak, że w pewnym momencie w historii człowieka nagle pstryk i pojawił się mózg taki, jak teraz mamy w tym momencie, z taką strukturą, tak pięknie ułożony w ten sam sposób od zawsze. Taki mózg, jakby mamy dzisiaj, proszę Państwa, to jest mniej więcej 200 tysięcy lat. Niektórzy mówią bliżej 300 tysięcy lat, zależy kto, jakie tam różni naukowcy do tego podchodzą. A wcześniej trwało to miliony lat. Proszę Państwa, to, co mamy najniżej, najniżej, tutaj, móżdżek i pień mózgu, to jest najbardziej podstawowa struktura, która odpowiada za oddychanie, rytm serca, koordynację ruchów, sen, równowagę, rzeczy, bez których nie moglibyśmy funkcjonować. O tym czasami sobie tak zapominamy. W ogóle mnóstwo rzeczy dzieje się poza naszą świadomością. Jakbyśmy sobie uświadomili tak naprawdę, co dochodzi do naszej świadomości, to są naprawdę takie malutkie szczątki, które tam z tego wszystkiego, co mózg pobiera i pracuje. Ale całe szczęście, że tak jest, że my nie musimy świadomie się nad tym zastanawiać. Wiecie Państwo, co by wtedy było? Jakbym przestał mówić, to na sali by można było usłyszeć coś takiego, głośniej albo ciszej. Wdech, wydech, wdech, wydech, skurcz, rozkurcz. Bo musielibyśmy kontrolować naszą pracę serca świadomie, żeby nie umrzeć tutaj. I teraz przekładając to na zajęcia w szkole, wyobrażacie sobie Państwo lekcję, nauczyciel, który zastanawia się i boi, czy zadać uczniowi jakieś pytanie, bo jak on zapomni o tym, żeby oddychać i żeby serce nie pracowało, no to jakie straty byłyby w szkole, ilu uczniów, w nauczycielach też byłyby straty oczywiście, jakby nauczyciel za bardzo się wkręcił w lekcję, nie? Także całe szczęście, że wiele rzeczy dzieje się poza naszą świadomością, która regulują nasze życie. I to oblicza się mniej więcej, proszę Państwa, że około 500 milionów lat temu istniał tylko i wyłącznie ten mózg gadzi, tak zwany, ten najbardziej podstawowy. Ale jeżeli byśmy zrobili skok w czasie około 250 milionów lat, to pojawiłaby się kolejna struktura, którą nazywamy układem limbicznym, układem emocjonalnym, który to odpowiada za takie funkcje, jak ogólnie się w skrócie mówi, walka, ucieczka, jedzenie, seks, czyli to wszystko, co jest związane z emocjami, z przeżyciami oraz z możliwością uczenia się. Okazuje się, że bez tego drugiego układu, drugiego poziomu nie moglibyśmy korzystać z tego trzeciego poziomu, który charakteryzuje nas tym, czym charakteryzuje, po prostu tym, że jesteśmy ludźmi. W tym drugim poziomie. Jest to też niezwykle ważne funkcje. Gdybyśmy dalej przesunęli się i doszli do 200 milionów lat, to okazałoby się, że już można by zauważyć kresomózgowie i korę mózgową u ssaków, ale to jeszcze nas nie interesuje dokładnie i nie dotyczy, ponieważ musimy zrobić kolejny wielki skok, około 200 do 300 tysięcy lat temu, kiedy powstała trzecia struktura, typowo ludzka, która charakteryzuje się inteligencją. Proszę Państwa, i to wszystko buduje dopiero nas w całości. My często zapominamy o tym i koncentrujemy się w szkole również tylko i wyłącznie na tej ostatniej strukturze. Natomiast te wszystkie struktury są ze sobą bardzo mocno skomunikowane i nie mogłyby bez siebie funkcjonować. Inteligencja bez emocji nie ma szans. Ludzie, którzy mają uszkodzoną drugi poziom struktur mózgu odpowiedzialnych za emocje, nie są w stanie podejmować racjonalnych decyzji. To, co przypisujemy tej strukturze najwyższej, tej najnowszej. Nie można by tego robić. I o tym warto też o tych aspektach pamiętać. Ale proszę Państwa, ten króciutki taki rys
ewolucyjno-anatomiczny był po to, żeby pokazać, jakim wspaniałym, cudownym narządem jest nasz mózg, co dzięki temu osiągnęliśmy, w jakim miejscu jesteśmy, najwyżej wśród gatunków, na samym szczycie jesteśmy, dzięki właśnie naszemu mózgowi. Ale uwaga, 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 bo to nie tak do końca jest wszystko super i świetnie. Teraz będę już nawiązywał do tego, co było na pierwszym slajdzie, do tej iluzji, którą jesteśmy otoczeni, która może się przekładać na nasze nauczanie. Proszę zobaczyć. Ten wspaniały, cudowny narząd, mózg, o którym tak dużo się mówi tutaj i nie tylko, trzeba sobie uświadomić, że to jest narząd, który nie ma dostępu, proszę Państwa, bezpośredniego dostępu do świata zewnętrznego. No nie ma. Nie ma bezpośredniego dostępu do świata zewnętrznego. Tak naprawdę jest więźniem szczelnej, ciemnej komory, którą jest czaszka. On jest tam zamknięty. Nigdy wcześniej nie miał dostępu do świata zewnętrznego. Prawdopodobnie nigdy później nie będzie miał. Jest więźniem tej struktury kostnej, którą mamy w środku, czyli nie ma bezpośredniego dostępu do świata zewnętrznego. Zna tylko i wyłącznie jeden sposób na komunikowanie się ze światem zewnętrznym. To są zmysły. Dzięki zmysłom. Nie ma innej drogi do tego, żeby cokolwiek trafiło do naszego mózgu. Oko, ucho, język, skóra, jama ustna i tak dalej. Zmysły, które pozwalają mu komunikować się z rzeczywistością. Żeby łatwiej to było jakoś sobie zrozumieć, to zrobię odwołanie do metafory jaskini Platona. Wiecie Państwo doskonale, pamiętacie, o co chodzi w tej metaforze. Świat prawdziwy jest na zewnątrz, poza jaskinią, jest wejście i światło, które rzuca cień na ścianę. W tej jaskini siedzą ludzie, którzy nie patrzą bezpośrednio, nie mogą zobaczyć bezpośrednio świata na zewnątrz. Oni nie wiedzą, że tam na zewnątrz taki świat istnieje. Widzą tylko to, co im wyświetlają im cienie poprzez światło na ścianie. Do tego troszeczkę można by porównać to, o co mi chodzi. Do tej sytuacji, w której jest mózg, który nie ma bezpośredniego dostępu do świata zewnętrznego, tylko poprzez różnego rodzaju oddziaływanie zmysłów na sam mózg, może kreować sobie rzeczywistość, może kreować to, co dzieje się na zewnątrz. Czyli to jest takie też nawiązanie do tego, o czym mówiłem wcześniej, że nie ma na zewnątrz gotowej rzeczywistości, do której my mamy dostęp i rejestrujemy tylko wyłącznie jak kamera. Ale na czym polega nasza iluzja, proszę Państwa? Jakby jeszcze to rozwinąć. Myślimy, że gotowa rzeczywistość jest na zewnątrz nas i możemy jej bezpośrednio doświadczać. Tymczasem to mózg wytwarza nasz obraz rzeczywistości. Mózg wytwarza nasz obraz rzeczywistości. I zobaczmy, jak to się dzieje dalej. Żeby to jakoś anatomicznie Państwu uzmysłowić bardziej, to o czym mówię, to proszę zobaczyć takie fakty. Liczba neuronów, która odbiera sygnały ze świata zewnętrznego poprzez nasze zmysły, to około 5 milionów neuronów, te, które są odpowiedzialne za komunikację ze światem zewnętrznym. Natomiast 15 miliardów neuronów odpowiada za całą analizę tego, co dostanie poprzez nasze zmysły. Jak sobie to ładnie dalej przeliczymy, to wychodzi, że to jest 0,3 promila zasobów, które mózg zużywa na kontakt ze światem zewnętrznym. 0,3 promila zasobów, które w takim razie trzeba postawić pytanie, co on w tym czasie robi dalej, nie? Co w tym czasie robią pozostałe zasoby? Ano pozostałe zasoby wytwarzają nam właśnie tą rzeczywistość, którą mamy przed sobą, ale do złudzenia wygląda to tak, jakby ta rzeczywistość była na zewnątrz, a my byśmy tylko ją rejestrowali tak jak kamera. W ten sposób. Takie jest to przełożenie od strony anatomicznej, nawet gdyby na to spojrzeć. 5 milionów, 15 miliardów. Jest potężna różnica. No, proszę Państwa, to jeżeli ustaliliśmy, że mózg nie ma bezpośredniego dostępu do rzeczywistości,
No bo w jaki sposób? Tylko poprzez zmysły. No to wychodzi na to, że zmysły to równa się bezpośredni dostęp do otaczającego świata w takim razie, nie? No niestety muszę znowu tutaj jakby, jeżeli ktoś już tak oczekiwał, że tak będzie, w tej już, no, że już dochodzimy do wniosku, nie, to niestety też jeszcze nie. Zmysły to nie równa się bezpośredni dostęp do świata zewnętrznego. Ten przykład, który podałem z siedzeniem naszym, z dłonią i długopisem i te pozostałe przykłady pokazują nam, że my odnosimy wrażenie dotyczące właśnie tych części, tych zmysłów, którymi operujemy i myślimy, że te wrażenia powstają właśnie w tym miejscu. Okazuje się, że nasze zmysły są tylko i wyłącznie odbiornikami tej pstrokacizny informacji, która jest na zewnątrz. Tylko i wyłącznie. W naszej sytuacji musimy powiedzieć aż, bo inaczej nie mamy dostępu, mózg nie ma dostępu, ale z drugiej strony patrząc możemy powiedzieć tylko i wyłącznie. Ma dostęp poprzez, tylko wyłącznie są odbiorniki tej pstrokacizny. A co się dzieje? Całe nasze osobiste doświadczanie rzeczywistości, dotyk, dźwięk, zapach, wszystko odbywa się tutaj w środku, w mózgu, w przeróżnych ośrodkach mózgu rozmieszczonych. Wiecie Państwo doskonale, gdzie, w jakich płatach, gdzie są za co odpowiedzialne te funkcje. Tam odbywa się, tam powstaje całe nasze osobiste doświadczenie rzeczywistości. Nie to, że jak ja dotykam tutaj tego pilota, kontrolera, to mam wrażenie, że to tu powstaje, to w palcach. Nie. To powstaje tutaj. Tylko to jest ta iluzja, której doświadczamy, której wcześniej do końca tak nie wiedzieliśmy, nie rozumieliśmy. Potoczne rozumienie wygląda w ten sposób, że na zewnątrz jest taki ładny, gotowy świat z zapachami, z takimi pięknymi dźwiękami, jakieś na przykład jak pójdziemy gdzieś do na przykład filharmonii, albo z takimi pięknymi obrazami, oczywiście to istnieje, nie zaprzecza, to nie dążę do tego, żeby powiedzieć, że świat na zewnątrz nie istnieje, nie, to nie w ten sposób, ale myślimy, że te piękne obrazy tak na gotowo istnieją na zewnątrz i my tymi naszymi odbiornikami tylko rejestrujemy to, co jest na zewnątrz. Ale znowu powstaje kolejna zagadka. Jeżeli tak by miało być, proszę Państwa, to w jaki sposób mogłoby to się dziać? No przecież nasz mózg, te miliardy neuronów i połączeń, one znają tylko jeden język komunikacji. Sygnały elektrochemiczne. Mózg nie zna innej formy komunikacji między sobą, rozmowy między neuronami, innego języka. Mózg nie zna. Tylko jeden język, sygnałów elektrochemicznych. W takim razie, jak to wygląda bardziej rzeczywiście z tą rzeczywistością naszą, z którą mamy do czynienia? Proszę zobaczyć, mamy te swoje zmysły, szereg tych swoich zmysłów i teraz ta pstrokacizna, o której wspominałem, to proszę zerknąć. Na oko oddziałują fotony, wpadają do oka jako narządu. Na przykład na ucho oddziałują nie te piękne, gotowe dźwięki, które teraz, jak ja mówię, Państwo to słyszą, rozumieją. Nie. To są zmiany fali ciśnienia powietrza, a nasz mózg nauczył się w taki, a nie inny sposób rozpoznawać te fale i robić z tego coś sensownego. Skóra, nacisk, faktura, temperatura, cząsteczki, które oddziałują na receptory. Poprzez te receptory dalej, co się dzieje, jak odbierają te narządy? Im powstają impulsy elektryczne, każda z tych części jest świetnie unerwiona, tam powstają impulsy elektryczne, które pędzą szybciutko do mózgu od tych zmysłów i impulsy elektryczne w tych miliardach komórek i trylionach połączeń pomiędzy tymi komórkami, one nam dopiero tworzą nasze doświadczenie osobiste i dopiero tworzą to, co zazwyczaj myślimy, że jest w odwrotnej kolejności, że na gotowca mamy i tylko rejestrujemy, a jest odwrotnie, proszę Państwa. Nic nie mamy na gotowca. Nasz mózg musi skonstruować rzeczywistość, swoją rzeczywistość. To jest silna iluzja. Znaczy, to jest silna iluzja, która nas postawi, to jest nasz dorobek taki ewolucyjny, cudowny i to jest, bez tego nie możemy żyć. To jest wspaniałe. Natomiast w takim bezpośrednim przełożeniu na dydaktykę, jeżeli tak sobie potraktujemy dydaktykę, że jeżeli tylko wystarczy coś zarejestrować automatycznie jak kamera i tak będziemy próbowali przerzucać naszą wiedzę jak z płyty na płytę,
to wtedy faktycznie ulegamy tej iluzji. Tak się nie da. Każdy mózg musi skonstruować swoją rzeczywistość. I na szkoły nie możemy z tego wyłączyć. Nie możemy powiedzieć, że jak mózg uczeń wchodzi do szkoły, przekracza próg, nagle włącza mu się guzik, przeskakują mu klepki i to już tak nie działa, jak w naturze. I wtedy my możemy jako nauczyciele, tak jak z płyty na płytę. Nie, to tak nie ma. Proszę Państwa, mózg działa cały czas tak samo i trzeba zacząć uwzględniać to w szkole. Jak to się dzieje, że to, o czym mówimy, w jaki sposób to wygląda? W tym momencie mózg można by porównać do samego takiego mechanizmu, jako do maszyny porównującej. No tam jest szereg tych tak, miliardy komórek, przesyłane tryliony sygnałów. Mózg jako maszyna porównująca poszukuje wzorca. No, kolejny przykład, jak się rodzimy, to przecież nie rodzimy się z gotowymi umiejętnościami, ani mowy, ani pisania, ani wszelkimi innymi umiejętnościami. To dopiero musi zostać ukształtowane w jakiś sposób. Mózg musi nauczyć się rozpoznawać pewne rzeczy i dopiero to stosować w ten sposób. Powoli, to dzieje się dłużej u jednych osób, zależy w jakich czynnościach, u innych krócej, ale musi zostać skonstruowane. Jak mózg sobie poszuka tego wzorca, to wtedy dobiera do tego najlepszą interpretację tego, co widzi na zewnątrz. Taką drogą to idzie. Ale żeby jeszcze nie było tak fajnie, to jeszcze trzeba o czymś innym powiedzieć. Proszę Państwa, mózg to jest w sensie oszukiwania nas, tak w cudzysłowie. W jaki sposób mózg nas jeszcze oszukuje, ale dla naszego dobra on nas oszukuje w ten sposób. Mózg jest mózgiem różnych prędkości. Co to oznacza? Że jeżeli mamy kilka zmysłów, to te zmysły, te sygnały, które są odbierane na przykład przez oczy, są dużo wolniej, nie dużo, ale trochę wolniej przetwarzane niż na przykład informacje, które odbieramy przez słuch. Obraz zostaje dłużej przetwarzany. I na przykład dzieje się to jest tak, 190 milisekund i 160 milisekund. Tak jest dokładnie. Zróbmy sobie, proszę Państwa, teraz doświadczenie, żeby sprawdzić, czy ja mówię prawdę, czy nie. Proszę wyciągnąć ręce przed siebie. W takiej odległości z pół metra. Tak jak teraz. A teraz bardzo mocno, szybko zbliżyć. Tak. Państwo klasnęli teraz w tym momencie. Dokładnie. Klasnęli, ale jak klaskaliście, to Państwo zauważyliście, żeby obraz był wolniej przekazany niż dźwięk? Nie, to się zdarzyło w sposób zsynchronizowany w tym samym czasie. A jak to się dzieje, w jaki sposób? Ponieważ mózg nas troszeczkę oszukuje, dostając sygnały z zewnątrz, a jak dostanie wszystkie właściwe sygnały, on dopiero do świadomości podaje nam pewne fakty. Tak to się dzieje. I trzeba sobie powiedzieć, że tak naprawdę wszyscy żyjemy zawsze troszeczkę w przeszłości. Ponieważ to, co się dzieje aktualnie, dotrze do nas za chwil kilka, w ten sposób. Nie dociera do nas od razu. My mamy takie wrażenie, mózg nas oszukuje, żeby dać nam to poczucie pełnej kontroli i świadomości tego, że tak się dzieje, a tak się do końca nie dzieje. Ponieważ nasz obraz rzeczywistości musi pozostawać jednolity, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek, proszę Państwa. Jeszcze trzeba sobie powiedzieć, że mózg generuje nam rzeczywistość, zanim jeszcze otrzyma nowe informacje z narządów zmysłów. Tak to jest. Mózg generuje nam rzeczywistość, zanim jeszcze te informacje dotrą. To się nazywa model wewnętrzny mózgu. Nasz mózg wytwarza sobie model świata, model rzeczywistości. W ten sposób. A w anatomii to wygląda w ten sposób, można by to pokazać na anatomii. Proszę zobaczyć, na przykładzie zmysłu wzroku. Na przodzie głowy mamy oczy, jak to zazwyczaj jest u nas. Po drugiej stronie zupełnie, w płacie potylicznym, mamy ośrodki odpowiedzialne za właśnie ośrodki wzrokowe, żebyśmy mogli zwyczajnie widzieć. A po środku, proszę Państwa, znajduje się wzgórze.
tak na marginesie, wzgórze to jest taka struktura mózgu, przez którą przebiegają prawie wszystkie informacje ze wszystkich zmysłów. On wzgórze musi przepuścić przez swoją strukturę wszystko, co się dzieje z zmysłów, z naszych zmysłów. I teraz tak, no to by trzeba powiedzieć w ten sposób, no jeżeli jest tak, a nie inaczej, to byłoby czymś sensownym, żeby bardzo dużo połączeń było od wzgórza do płatów potylicznych, jeżeli mamy to dobrze wszystko widzieć, interpretować. I tak jest faktycznie, proszę Państwa, ale niespodzianką jest jeszcze coś innego. Okazuje się, że włókien zwrotnych z obszaru potylicznego do wzgórza jest 10 razy więcej. 10 razy więcej. Co to oznacza? Znowu, ano oznacza to, że mózg, posiadając już swój wewnętrzny model, który nam przedstawia nam rzeczywistość, potrzebuje tylko paru informacji z zewnątrz, żeby ten model aktualizować. Jeżeli ja tak tutaj powiedzmy stoję w tej chwili i odwrócę się i spodziewam się, że tam stoją te banery, to do mojego mózgu z tej struktury wzgórza pójdzie tylko niewielka informacja do części potylicznej, ponieważ wszystko się zgadza. Ale gdybym ja tutaj, będąc na sali wcześniej, wytworzył sobie taki model, a w międzyczasie ktoś by to schował, ja bym odwrócił się, wtedy musiałoby pójść zupełnie, znaczy dużo więcej informacji do części potylicznej, żeby zaktualizować mój model świata zewnętrznego. W ten sposób tak to wygląda. Mózg wytwarza nam model rzeczywistości, nawet nie otrzymując od nas do końca wszystkich informacji. Czyli widzenie jest bardzo zależne od tego, co już wcześniej znajdowało się w naszej głowie. To jest tylko przykład jednego zmysłu, ale to dotyczy wszystkich struktur. I teraz wyobraźcie sobie Państwo ucznia, który przychodzi i ma swoje jakieś tam przez całe życie ukształtowane struktury mózgu. Tutaj mówimy tylko i wyłącznie na przykładzie wzroku, widzenia. Nie? I to, jak my widzimy świat, a teraz jak dołączymy do tego wszystkie inne zmysły, to każdy z nas widzi świat w jakimś aspekcie zupełnie inaczej. Nie można w taki sam sposób dotrzeć do na przykład 30 osób, które mamy w klasie przed sobą. Nie da się, bo każdy mózg jest trochę inaczej skonfigurowany, nie? W tym sensie, w tym znaczeniu. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to proszę się wybrać, jak będzie miał okazję, do czegoś takiego, co się nazywa komora deprywacji sensorycznej. Znaczy, jeżeli ktoś mi nie wierzy, że mózg ma swój model wewnętrzny, nie potrzebuje zmysłów. Są w różnych miejscach stosowane jako do badań naukowych, ale też jako forma relaksu nowa w różnych spa takich fajnych, gdzie można na godzinkę. Co to jest komora deprywacji sensorycznej? To jest takie pomieszczenie, w którym nie mamy styczności z żadnymi informacjami z zewnątrz, albo one są tak minimalne. Tam jest zupełnie cicho, zupełnie ciemno, ta osoba leży w bardzo osolonej wodzie, żeby nie było kontaktu, jak najmniej kontaktu ciała z czymkolwiek innym i proszę Państwa, tam nie ma żadnego dostępu do zmysłów, żadnych sygnałów z zewnątrz. Jak robiono badania na ludziach, którzy przebywali w takich komorach deprywacyjnych po kilkanaście godzin, niektórzy zaczynali odchodzić od zmysłów, zaczynali wariować, inni zaczynali mieć wizje, widzieli pewne rzeczy, nie mogli widzieć niczego, nie mogli słyszeć niczego, a oglądali i widzieli różne rzeczy w tej komorze deprywacyjnej. W ten sposób tak to działa. To potwierdza to, o czym mówimy, że nasz mózg sam wytwarza rzeczywistość nam, którą my widzimy, którą my rozumiemy, którą postrzegamy na tej zasadzie. Dlaczego tak to się dzieje? Proszę Państwa, no bo dzieje się to poprzez lata doświadczeń, które budują model wewnętrzny mózgu. Mózg przyjmuje pewne założenia już, na przykład, to jest kolejne potwierdzenie na to, dlaczego tak łatwo radzimy sobie w znanych nam sytuacjach, bo mamy doskonale wyrobiony model rzeczywistości. A wystarczy pojechać do nowego miasta, w którym nigdy nie byliśmy. I już zaczyna się, nie mamy modelu rzeczywistości tego miejsca. Wszystko idzie nam dużo wolniej, nie? Dużo trudniej trafić, znaleźć i tak dalej. Wchodzimy do swojego miasta i z zamkniętymi oczami, można powiedzieć, z zamkniętymi oczami, możemy poruszać się po mieście, co to znaczy, że model jest w środku, w naszej głowie. Model rzeczywistości jest w środku.
nie musi wciąż od nowa, to jest z ewolucyjnego punktu widzenia bardzo korzystne, bo nasz mózg nie musi w każdej sekundzie budować od nowa rzeczywistości, w której żyjemy, w której jesteśmy. To by było tragiczne, gdyby tak było. Byśmy chyba wchodzili z 10 razy wolniej wszystko robili, gdyby musiał ciągle od nowa budować rzeczywistość. Nie? I czyli mózg tak naprawdę, a szczególnie ta struktura wzgórza, dzięki tej strukturze mózg porównuje, uaktualnia i koryguje obraz, model rzeczywistości, który mamy w swojej głowie. No zróbmy doświadczenie w takim razie, takie małe doświadczenie, żeby potwierdzić, że, bo my sobie czasami myślimy też tak potocznie i lubimy to taką iluzję przekładać do szkoły, że mózg zapamiętuje wszystkie szczegóły, że mózg jest tak skonstruowany, że my myślimy tak naprawdę, tak nam się wydaje, że jak mamy z czymś do czynienia, to mamy opanowane wszystkie szczegóły. Doświadczenia pokazują, że tak nie jest. I proszę zobaczyć, w latach 60. XX wieku już zrobiono to doświadczenie i my je dzisiaj powtórzymy na tym samym obrazie. Proszę przez chwilę poobserwować sobie ten obraz. Mam 30 sekund, czy ile Państwo potrzebujecie, poobserwować. Czy uważacie Państwo, że już świetnie poznaliście ten obraz? Dobra, okej. Okay. Nie. No właśnie, to jest indywidualna sprawa, nie? To jest oczywiście, ale zobaczmy. No, załóżmy, że tak. Sprawdźmy to w takim razie. No to proszę Państwa, ile obrazów było na ścianach na tym... 8, tak? 7. 7, 8, tak? Mamy różne ten... Dobra. Ile dzieci było w pomieszczeniu? Troje, dwoje, tak? Tak słyszę. Dobra. No dobra, to jakiego koloru albo kształtu był dywan na podłodze? Jaki? No, jaki kolor albo kształt, jak Państwo pamiętacie? Nie było? Zobaczymy. Dobra. Jaki był wyraz twarzy tego gościa, który wszedł? Aha, dobra. A w takim razie krzesło, które stało, jakiego było koloru? Brąz, aha, różne ten, różne są opcje, tak? No ten. No dobra. Sprawdźmy w takim razie. Państwo sami siebie sprawdźcie, kto na ile miał rację, porównajcie sobie ten obraz, który był. To nie jest ten sam? Aha, to był ten. Dobra. I teraz proszę sobie porównać. Mógłbym jeszcze zapytać, a jakiego koloru były buty dziecka przy stole na przykład, nie? I o szereg innych rzeczy mógłbym jeszcze zapytać. Oczywiście, jasne, by tam nam wychodziły przeróżne tutaj odpowiedzi. Ale, proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa miał wszystkie odpowiedzi źle albo trochę chociaż źle, to nie przejmujcie się tym zupełnie, ponieważ występujące braki nie wynikają z defektu mózgu. Proszę Państwa, niech się nikt nie przejmuje, że ma jakiś defekt mózgu, jeżeli coś inaczej widział niż, znaczy podawał niż było w rzeczywistości, ponieważ mózg nie dąży do wiernego odwzorowywania świata. To jest kolejny przykład na to, że to jest pewna iluzja, którą mamy, ale mózgowi wcale nie chodzi o to, żeby odwzorować szczegóły. Mózg musi mieć pewien model ogólny, aby nam pozwoliło to poruszać się w świecie. On zupełnie nie potrzebuje tak na co dzień wielu, wielu szczegółów. Teraz gdybyśmy znowu sobie to przełożyli na szkołę, na zajęcia lekcyjne, na szereg przedmiotów i podejście na przykład dany uczeń ma dziś
nie wiem, 8-10 nauczycieli, którzy uważają, że tak, na przykład, wiecie Państwo, kolor wstążki, tak po lekturze odpytujemy i kolor wstążki pani tej i tej jaki był i za to jest obniżona ocena, to działamy wbrew naturalnym mechanizmom mózgu. Mózg nie dąży do takich rzeczy, naprawdę nie dąży. Dopiero kiedy, proszę Państwa, kiedy zostanie ukierunkowana uwaga na to, co ma zostać zapamiętane. Dopiero jak zostanie ukierunkowana uwaga. Więc jeżeli ja bym, zanim bym pokazał ten obraz, bym powiedział, proszę później powiedzieć mi, a ile dokładnie było obrazów na ścianie, a jakiego koloru było to, a ta, to mózg w ten sposób zacznie funkcjonować, w ten sposób zacznie działać. Natomiast w odwrotnym przypadku tak nie będzie, proszę Państwa. I niech się nikt nie martwi, jeżeli coś zapomina albo nie pamięta wszystkiego, z czym miał styczność, bo mózg nie potrzebuje tego do normalnego życia. My zapominamy o tym, ale proszę Państwa, nasz mózg tworzył się od milionów lat, a szkołę mamy od kiedy? Czyli mózg, szkoła jest po prostu dopiero tam jakby to wczoraj powstało w kontekście ewolucji mózgu. Mózg przez wiele milionów lat funkcjonował w zupełnie innej rzeczywistości. Jeżeli my próbujemy w szkole działać wbrew tym mechanizmom działania mózgu, to sami sobie robimy wiele kłopotów. I tutaj neurodydaktyka, czy właśnie neuronauka i dzięki temu neurodydaktyka, która tłumaczy wiele mechanizmów działania mózgu, może nam pomóc spróbować spojrzeć w sposób realny na mózg. Oszczędzimy sobie wielu nerwów. Uczniowie oszczędzą sobie wiele stresu i tak dalej, jeżeli będziemy świadomi tego, że pewne rzeczy, no nie da się przeskoczyć pewnych rzeczy i my działamy wbrew, prowadząc lekcje w klasie. To prowadzi nas do takich wniosków, proszę Państwa, że no jeżeli człowiek nie dokonuje w swoim mózgu odbioru i zapisu takiej gotowej rzeczywistości ze świata zewnętrznego, to mózg w niezmierzonej sieci połączeń neuronalnych konstruuje sobie osobistą rzeczywistość człowieka. Taki jest wniosek z anatomii, z fizjologii mózgu. No podobnie uczeń, proszę Państwa. Nie dokonuje w swoim mózgu automatycznego zapisu gotowej wiedzy z zewnątrz, bo próbowałem na tych paru tylko przykładach pokazać, że nasz mózg nie działa na zasadzie automatycznego zapisu rzeczywistości, tylko na zasadzie konstruowania i konstruuje indywidualnie w zależności od tego, jak był uformowany przez te wszystkie lata wcześniejsze. To też ma wpływ. I uczeń dokonuje w swoim mózgu osobistej rekonstrukcji wiedzy w sposób aktywny i dynamiczny. Czyli jeżeli postawimy taką rolę nauczycielowi, że nauczyciel to jest megafon, który ma trąbić, a uczeń to jest dyktafon, który ma nagrywać, no to tak będzie wyglądała wypaczona właśnie ta transmisyjna edukacja. Nauczyciel to nie jest megafon, a uczeń to nie jest dyktafon, na który się nagrywa, bo mózg w ten sposób nie funkcjonuje, żeby nagrywać. Jest potrzebna aktywność, jest potrzebna dynamika tego wszystkiego, żeby ten mózg zechciał coś tam zapisać. No w takim razie, jakie preferencje są naturalnych mechanizmów działania mózgu? Jakie preferencje? Czy bardziej w stronę tej dydaktyki behawioralnej, transmisyjnej, czy w stronę tego, co nazywamy szeroko dydaktyką konstruktywistyczną, czyli dydaktyką, która jest oparta na przeniesieniu aktywności na ucznia, na poszukiwaniu dróg przez ucznia, a nauczyciel bardziej jako ta osoba wspierająca. No, chyba trzeba powiedzieć, że neuronauka dostarcza nam coraz więcej dowodów na to, że ta waga powinna przechylić się w stronę tej dydaktyki konstruktywistycznej. Nie mówię o całkowitym wyeliminowaniu, bo to człowiek potrzebuje różnych bodźców z różnych stron, ale jeżeli byśmy się zafiksowali na tej dydaktyce behawioralnej, to tutaj to mamy, od jakiegoś dłuższego czasu to mamy. No i sami widzimy, że dochodzimy do takich czasów, sytuacji dydaktycznych, że no, ciężko jest, nie dajemy rady. W takim razie no, tutaj to trzeba byłoby skreślić. Proszę Państwa, i kończąc, podsumowując, nie łudźmy się, mózgu nie oszukamy. Żaden nauczyciel nie oszuka mózgu ucznia.
mózg, jakby tak żartując sobie troszeczkę, proszę Państwa, mózg formował się, jego struktury przez miliony lat. On jest mądrzejszy od nas, to można tak powiedzieć, niż my myślimy. Jest mądrzejszy niż my myślimy, ma swoje mechanizmy. Mózgu nie oszukamy. Robiąc w szkole pewne rzeczy wbrew mózgowi, to efektów nie będzie, no bo nie przeskoczymy pewnych rzeczy. Nie ma guzika, który włącza u ucznia przeskok na tryb szkolny, taki stary, rozumiany po staremu tryb szkolny. Mózg działa zawsze w taki sam sposób. Mózg musi uznać dany materiał za ważny i atrakcyjny. Ważny i atrakcyjny. Wystarczy, każdy spojrzy po sobie, jak uznaje jakiś materiał, z którym ma do czynienia, za nieważny dla niego i nieatrakcyjny, to jednak to przyswajanie idzie gorzej. Musi uznać dany materiał za praktyczny i przydatny. Musi uznać dany materiał za zagadkowy i możliwy do odkrycia. To są te takie kierunki, w które ta dydaktyka konstruktywistyczna nas gdzieś tam pokazuje, co można by zrobić. Ponieważ mózg wie, proszę Państwa, że przyswajanie obcych myśli jest mu najbardziej obce. I tego, no, nie próbujmy siebie i uczniów oszukiwać, że przyswajanie, takie rejestrowanie gotowych informacji do zakucia, czy do tego, że nauczyciel jest bardziej aktywny, a uczeń jest tym odbiornikiem, nie oszukujmy się, to się nie sprawdza zbytnio, co widać w praktyce też. I zakończę ostatnią myśl klasykiem, znaczy trochę tak zrobię takie porównanie, ale klasykiem nieedukacyjnym. Znacie Państwo na pewno dobrze pana Andrzeja Poniedzielskiego. I on kiedyś powiedział coś takiego o kobietach fajnego. On powiedział tak: kobiety nie zmienisz. Możesz zmienić kobietę, ale to i tak niczego nie zmieni. Nie? Ale ja w przełożeniu na dydaktykę, proszę Państwa, jestem bardziej optymistyczny i uważam, że dydaktykę można zmienić, tylko potrzeba trochę chęci, trochę odwagi, trochę nowej wiedzy i będzie coś nowego, Czego kończąc już życzę i sobie, i Państwu, aby tak się stało. Dziękuję bardzo.